Witam w kolejnej grze na kanale Terminator Resistance. Dobra. I to jest gra. Powiem tak, to jest gra od polskiego studia Tejon. Jakby ktoś nie kojarzył Tejona, to może bardziej skojarzy po ich największej chyba porażce i najbardziej popularnej Rambo, też na licencji filmu. No ale niestety, no błędy się zdarzają, nie poddali się, zrobili kolejną grę na licencji Terminatora. Nie wiem, jak oni te licencje zdobywają, ale może to nie jest jakieś trudne, żeby zrobić grę na licencji. Ale no cóż, zobaczymy, czy nauczyli się na błędach z poprzedniej gry Rambo, czy zrobili postępy, czy jest lepiej i w ogóle. Ja chcę tej grze dać szansę, bo dużo osób mi mówiło, że ta gra jest dobra. Też czytałem recenzje na Steamie. Więc trzeba ją sprawdzić. Aha, bo to jest jeszcze dodatek. O Jezu, to jeszcze dodatek jest. Normalny. Dla graczy w sensie, no i lekko wymagającą walką. Okej. Okay. No, z dźwiękiem będę musiał pewnie zaraz, kurde. Zobaczmy, co tu się dzieje. I to się zaczyna pomiędzy jedynką a August 29th, 1997, Skynet, a computer system built to protect us, became self-aware. It viewed humanity as a threat to its existence and decided to act. Judgment Day, as we eventually called it, marked the beginning of the war against the machines. Skynet attacks happened almost daily, but the attack that happened on that day was like nothing seen before. Będzie zniszczona czaszka? Da. Sorry za dźwięk, no ale cutscenki widzę nie balansują się z tym, co ustawiłem tutaj. What the fuck? Ej, bardzo dobrze wyglądają te Terminatory. T-800 wygląda jak T-800, a my jesteśmy jakimś... Okej, trzeba wygłośnić głosy. Nie wygląda to źle, nawet ładnie wygląda ta grafa. Reeves, jesteśmy jakimś Reevesem. Chwila. Opcje, audio, efekty dźwiękowe 30, nie wiem, 28, głosy na, nie wiem, 60. No cię panie, to nie wygląda źle. Ale kurde, trochę głośno jest. Efekty dźwiękowe, proszę się ściszyć. Ucam. Biegnę. O fuck! Ludzie, uciekać! Czyli my nie jesteśmy... Fuck me! Czyli my nie będziemy grać jakby w mieście, jak w Terminatorze 1 czy 2, tylko my gramy w ruchu oporu, czyli w tej przyszłości. Jezu, czemu te dialogi są tak cicho? Mam kurde rurę. Rozwalę to wszystko. Apteczka. O, mogę przedmioty podnosić. Zasoby handlowe. Czyli to jest hajs. Ej, wiecie, co mi to przypomina? To mi przypomina taki FPS-owy RPG trochę. Jeszcze tylko craftingu brakuje. Co my tu mamy? Kurde, znowu piwko.
Jest tutaj dycha za piwko. Trochę drogo. No ale no, przyszłość. Jakoś trzeba się cenić, żeby przeżyć. O kurwa. On też jest sam sterowalny? Czy tam siedzi Terminator? Ja nie pamiętam kto... Bo w Ruchu Oporu to mało pokazywali tego Terminatora, tak? Wow, coś tu wybuchło. Są ślizgi. Nice. Jakiś gościu nam pomaga. Gdzieś tam dojść. Ucieczka z pasady. Zadanie zaktualizowane. Ty no, ta gra na Unreal Engine 4 nie wygląda tak źle. Widzę, że Tejon się troszkę postarał na tą grę, żeby poprawić swoje PR i w ogóle. Gogle z Ultravizją. Gogle z Ultravizją umożliwiają zauważenie przeciwników za ścianą lub innymi obiektami w ograniczonym promieniu. Nie możesz wtedy używać broni i poruszać się dużo wolniej. Wciśnij V, aby aktywować Ultravizję. No i ten. Tu jest ten niedobry. T-800, zdrowie 100, broń, plazma, coś tam. Skynet. Ale nie mogę. Nie mogę z tego, że to jest tak cicho. Strasznie cicho. Jak tu podgłośnie. No dobra. Mamy tu jakieś zasoby handlowe, ja bym pozbierał. Dobra, jesteśmy jakimś typem Reevesem. Pistolet? No co im pistolet taki zrobi? Tym pistoletem nic im nie zrobimy. Okej. Idziemy wentylami. Te, aby włączyć latarkę. O proszę. Te jak latarka. Zadanie zaktualizowane. Podążaj ulicą. Nie wiem, mogę wstać? Nie wiem, wstanę. Trochę się boję, ale... Biegnijmy. Wskaźnik wykrycia. Wyświetla wizualny i dźwiękowy stopień zaalarmowania jednostek Skynetu. Kiedy wskaźnik jest czerwony, oznacza to, że pobliskie jednostki wykryły twoją obecność. Pająki zwiadowcze. A ja bym chciał je zabić. Okej, okay, tak wyglądają. Kurwa, pająki nawet tutaj. O! Zabiłem! Ale serio, to audio to ja muszę jakoś zbalansować potem sobie. Nie było jakieś trudne. Przeszukaj! Używane w ziemiośle. Jest crafting! Jest crafting! Ale tu coś jeszcze było, tu jest jakaś dróżka, tu coś może być. Tkanina. Części metalowe. Ej, już mi się podoba. Zasoby handlowe. Jedzenie z puszki. Zasoby handlowe. Warto było te pająki zabić. Broniły tutaj no, fajnych zasobów. Ale pierwszy raz dźwięki z strzału z broni. Są O kurwa! Pająk! O kurwa! Pająk! Są cichsze niż na przykład płomienie czy inne efekty. Ulepszenie do broni plazmowej. Obrażenia plus 7. Ja pierdzielę, jakieś ulepszenia. Co tu się dzieje? To zaraz będzie jakiś FPS RPG, nie? Okay, now, through that garage. It's important. What's there? Hello? Halo? Nie wiem, czy ten gościu mi prowadzi w pułapkę, czy nie? Chemikalia jakieś. Widać nogi? Nie widać nogów, ale nieważne. Na razie i tak jest dobrze. Jennifer jakaś tu jest. Jakiś Patrick. Jakaś mama z dzieckiem? We can't do this right now, kiddo. I don't wanna go with you. No, you don't, but we can't stay here. Who's there? Oh, thank God.
You're from the Resistance. See, Patrick? He's going to help us. No, they're going to get us. Please, you need to help me. My little brother, he just won't listen. I'm not going. Leave me alone. Patrick, chodź, nie gadaj. Chcesz, żeby cię Terminatory zabiły? Leave me alone. Twoje wybory mają znaczenie. Co? Nawet, kurde, drzewko wyborów dialogowych? Ochronię cię, przestań ryczeć, młody. Czy będziemy bohaterscy, czy będziemy, kurde, mieć nienawiść do gówniaków, znaczy do dzieci? Nie, no będziemy honorowi. Tion, już cię kocham. Za co... Studio Teon, kocham was już za to, co tu zrobiliście z tą grą. Już mi się podoba. I'll protect you and your sister, okay? Jennifer docenia to. Okay. Thank you. I'm Jennifer, by the way. I've heard there's an evacuation point near here. Yeah, I know. My people are organizing it. We're heading there right now. I'll take us there. Come on, let's go. Mogę zrobić taki ten. Where's the rest of the resistance? I don't know. I came here looking for them myself. Wbijesz... So it's just you then. Wbijesz pileczkę trochę... twórcom Bethesdy i Fallouta, że tutaj nawet mimika twarzy jest lepsza niż w Falloutie. Ło! Łowca HK. Chyba mnie nie zauważył. Mamy coś tutaj? Może coś tu być schowane. Lepiej patrzeć. Oni już poszli dalej. Powaliło was? Nie straszcie mnie, ja mam tylko tutaj broń. A teraz jest głoś za głośno. Za głośno gadają trochę. To ten gościu po prostu przez krótkofalówkę tak cicho gadał. Patryk, idziesz? No, chodź tu. Ja idę przodem. Mam kolt. Jezus! Kobito, nie drzyj się! Jezu, jak kucam, to się czuję, jakbym kurde leżał. Terminators! No nie wierzę, że nas nie zauważą. Dobra, są ślepi. O Jezus. Idź dalej, idź dalej, idź dalej. Tylko maskę trochę zbił. Okej, to my też idziemy. O Jezu, na kusaka to nie. Aaron said these attacks happen more often as the line gets closer. This Aaron, has she seen the annihilation line? Seen it? She's been on the other side of it. She tried to warn us, but we didn't listen. No, trzeba było posłuchać. We're here. Jesteśmy. How gracious of you to finally join us. Where's your father? He's not coming. God damn it. Tell Ryan that we need to leave now. Jakiś jej ojciec. O! Darmowe ulepszenia. Just let me think. Jennifer, thank God you're here. Jakiś Colin. Dobra, chodźmy do nich, bo zaraz przegapimy jakąś ważną kwestię dialogową i będzie. Gra zapisana. Porozmawiać z Ryanem. To jest Ryan, tak? Okej. Okay. Oh, you're from the Resistance. Kurwa mać. Stańcie tak głośno gadać. Thank you for making sure that Jennifer and Patrick got here safe. Are you the guy I spoke to on the radio? Nah, I don't think so. I haven't been able to reach anybody for a while now. Skąd, z kim ja gadałem? Listen, I know that Colin wants us to go, but I don't know how I feel about leaving anyone behind. Jennifer just got here, and you said yourself that you heard someone on the radio. There could be other people out there. No mogą. Don't you think somebody should go and look for them? I mean, you're from the Resistance. It's your call. Znowu kolejny wybór. Poszukamy reszty ocalałych. Powinniśmy odejść. Nie, no poszukajmy, no. I'll search for other survivors. Good, I'll get the bus ready. Before you go, talk to Erin. She might be able to get you a med kit. Oh, and take this. You'll probably need it. Właśnie, a jak się leczy?
Ha? Tak, ha, dobra, pamiętam. U kurde, dostałem Uzi. Nie sądzę, żeby to coś Terminatorom zrobiło, ale... Warto spróbować. Ktoś ma nam dać apteczkę, tak? To jest Erin? Tak, to jest Erin. Ryan told me that you might have a medkit for me. Did he now? So I guess he's the one who rations out our supplies. Czyli nie da mi. If you really need it, you can have it. But our supplies are scarce, and I'd rather keep it for a real emergency. So you tell me, do you really need it or not? Dobra, nie potrzebuję. I'll manage without it. I'm glad you're more brave than Ryan. Już nie ciśnij tego Ryana, no chciał dobrze. Jak tam? Trzymacie się, Jennifer i Patrick? Dobra, i co? Musimy wyjść stąd i iść poszukać ocalałych, tak? Mamy trzy miejsca do sprawdzenia. No dobra, no to chodźmy. Już mi się podoba ta gierka. Chasing ghosts? That's what we do now? Fucking hero. Zamknij ryj, ty kurwa. Powiedział gościu, który nawet by nie poszedł ze mną. Muszę iść sam. Dobra, wiecie co, tą broń na razie zostawmy. Może strzelajmy z tego, czy to są na te same pociski? Nie, są inne. Dobra, idziemy. O kurde. Pal się, poziom pierwszy. O, są poziomy nawet. Jezu, ile ta gra ma do zaoferowania, aż jestem zaskoczony. Gdzieś tu słyszę, ktoś chodzi. Dobra, tu mogę iść. Sprawdzić. Spokojnie, spokojnie, kucnij. Oż ty kurde, pająku niedobry. Dobra. Anyone there? Halo, jest tu ktoś? No one's here. Ale zasoby handlowe są. Zawsze coś. O! Dobra, postrzelajmy z tej broni, bo chcę zobaczyć, jaki ona ma odrzut i w ogóle kaniny. Jeszcze coś tu jest? Chyba nie. Dobra, to wychodźmy. O kurwa, opancerzony pająk. O, jakiś mocny. Zabity. Przeszukuj zabitych przeciwników. Chętnie. Amunicja do broni automatycznej. Tam coś jeszcze jest. Chodźmy sprawdzić. Czy ktoś tu jest? Dobra, nie, bo nie chcę omijać. Chodźmy najpierw tam. Naraz ominę i będzie dupa. Otwórz. Apteczka może? Tak, zasoby handlowe, nie ma apteczki. Is anyone here? Oprócz pająka chyba nie. Zasoby handlowe. Nie, tu nikogo nie ma też. Kurde, gdzie ci ludzie? Na górę może. Kanina. O, skrzyneczka. Zasoby handlowe 21. No widzicie, co bym pominął? Kurde, podoba mi się już ta gra. Już mi się podoba. No pusto, nikogo nie ma. Ale trochę rzeczy jest. Dobra, chodźmy do ostatniej miejscówki. Ktoś gadał z nami przez radio, więc ktoś tu musi być. Na pewno gdzieś ta osoba siedzi. Skitrana. Halo? Nie, no tu rozwalone, to tu nie, tu idziemy jakąś skrzynkę, więc może tu coś być. Apteczka, o proszę. Halo? Anyone in here? Who's there? Ktoś tu jest. Halo? To gdzie to? A, tutaj. Laura. Ale to nie ciebie słyszałem.
There's an evacuation point not far from here. You need to get there, fast. No, I'm not leaving. Have you seen what's out there? Zabiłem. That giant spider, it's going to get us. You have to destroy it. I already took care of it. It's safe now. O proszę. Oh, thank God. Thank you. Nawet są dialogi, jak coś zrobiłeś przed tym, jak ktoś ci coś, jak ci coś o tym powiedział. Podoba mi się to. I miałaś kolejną apteczkę. To też mnie cieszy. I amunicję. Yeah. Tejon? Doceniam tą grę, wam powiem. Co, ona już spieprzyła beze mnie? Nie mówiła, że jest flaszem. Pieprzona, szybka jest. Dobra, no to wracamy. Naduję, że tą samą drogą. A jest, biegnie, dobra. Nawet ją trochę wyprzedziłem. Zadanie więcej ocalonych. Może Laura nam się przyda, może jest jakąś... O, może jest jakimś medykiem. Gincie roboty. Dobra, może tu se zostawię trochę. O. Czemu do mnie? Nie, zostawcie mnie. Uleć się. I'm out of ammo. Grab this. Dobra, leżą. Jennifer, what's the hold up? Tin cans coming. Jennifer. Get in. Jedziemy autobusem. Hold on, we're getting out of here. Hej, fajne to. Podoba mi się. Azyl. Linia zagłady to granica oddzielająca życie od śmierci. Składa się z armii Terminatorów, nieustannie rozwijających się maszyn do zabijania. Jej cel? Niszczenie gatunku ludzkiego. No dobra, no to wiemy. Ty, wydostaliśmy się, nie wierzę. Mark's about to pass out. We need to stop soon. Okay, we'll do that. Co tam, Patrick? I don't think we've been properly introduced. I'm Ryan. That over there is Erin. She's a doctor of the group. Jennifer's a scavenger, and Colin, well, you can ask him yourself what he thinks he does. Zadupka. I'm a private from the Resistance, Pacific Division. Pacific? You're a long way from home. What you doing down here? My entire division was wiped out. I'm trying to get in touch with the South Division. I've got a message for Commander Baron. So it's true? The Annihilation Line's coming? It wasn't the Annihilation Line. It was something else. Annihilation Line to jest kurde nazwa dodatku. I'm not sure myself. Whoa. God damn it! That's as far as this piece of shit will go. No i dupa. Let's get off the road. Pull up over there. Autobus się popsuł. To bardzo źle. We got some time on them, so let's not lose our heads. I'll be on the fucking lookout for tin cans. Erin, you do what you think is best for Mark. I'll see what I can do about the bus. Jacob, it might take a while, so can you look inside and see if it's safe to stay? Dobra, jesteśmy Jacob. No kurde. Jennifer, would you help me? Sure. Jacob Reeves jesteśmy, okej. Ah, ta muza. Misja wykonana. Więcej ocalonych. Wejdź do budynku. Dodano nową misję. Sztuka przetrwania. Może będziemy mieli więcej misji. Siema, Patrick. Możemy z tobą pogadać? Nie możemy. Masz nowy punkt umiejętności. Jak się umiejętności rozdaje? I coś? Ekwipunek. Umiejętności. Bronie. Walka. Skradanie. Wykrywanie spowolnione o 10%. Bronie.
Dawaj więcej obrażeń od standardowych broni, więcej obrażeń od broni plazmowych. Materiały wybuchowe granatami. Nauka. Otwieranie zamków. Możesz otwierać łatwe zamki. Nawet mamy lockpicking. No kuwa, to jest pełnoprawny FPS RPG. Rzemiosło. Wytwarzanie przedmiotów poziomu pierwszego. Przetrwanie. Plecak. Dodaję rząd w plecaku. Wytrzymałość. Obrażenia zmniejszone o 10%. Zdolny uczeń. Zyska 10 punktów więcej doświadczenia. Może to. Będziemy szybciej levelować. A potem dodamy sobie do broni większe obrażenia. Coś jeszcze tutaj mamy? Wytrych średni. Otwieranie zamków na średnim poziomie? Seriously? Już? Skąd ja bym miał wziąć? Dobra, może jak wrócę z misji jakiejś, to będę miał. I sobie kupię. Ej, no ta gra mnie zaskakuje. Nie wiem, ile razy jeszcze to powiem. Ślisk! Ta gra mnie zaskakuje. Nie wiem, ile razy to jeszcze powtórzę, ale no, powiem wam. W porównaniu do Rambo. Nieznajomy, niebezpieczny. Pojawił się jakiś facet. Nie znam go, ani go wcześniej nie widziałem. Jeśli to jeden z twoich kumpli, to powiedz mu, że nie jest tu mile widziany. Nie można się po nim niczego dobrego spodziewać, skoro chowa twarz w ten sposób. O! Ktoś tu chował twarz. Kanina, chemikalia. No dobra. Gra nawet bardzo dobrze chodzi. Jak patrzyłem na wymagania, no to może nie są jak... Nie są może jakieś duże też, ale no... Jednak na mój komputerek to... Już trzeba uważać. Tu też coś mamy? Kanina. Części metalowe. O! Użyj wytrycha średnie. A, nie mam umiejętności. Będzie trzeba kupić. Otwórz. Zamknięte z drugiej strony. Dobra, chodźmy do domu. Wejdź do domu. Jeszcze mamy zasoby handlowe. Papierosy! Bo papierosy powinny być, no i są drogie. Nie ma to jak jaranie i rozpierdzielanie metalowych puszek. Oh yeah. Kolejna apteczka. Przyda się. Mam tu jakiś swój ekwipunek. Cztery apteczki. Ja pierdzielę, mam własny plecak. Cztery apteczki. Ile mogę mieć broni jeszcze? Nice, cztery bronie mogę mieć maksymalnie. I've been patient with you for the sake of this group. But you had one job today and you dropped the fucking ball. I don't have to listen to this shit. Sure, walk away, asshole. Okej. Okay. Tu mamy stół rzemieślniczy. Stoły rzemieślnicze mogą zostać użyte do zużycia zebranych zasobów w celu wytworzenia wielu przydatnych przedmiotów, takich jak apteczka, amunicja czy ładunki wybuchowe. Aby wytwarzać bardziej zaawansowany przedmiot, musisz rozwijać umiejętności rzemiosło. Aha, czyli na razie tylko mogę tak. Mogę sobie zrobić wytrychy, amunicję i apteczki. No dobra, wykonajmy. 5. Zróbmy 5. I możemy zrobić jedną apteczkę. Wykonajmy jedną apteczkę. No i to tyle. A co jest tam dalej jeszcze? Średnia kalibru, naboje do strzelby, granat rurowy, wabik, czerwona plazma, amunicja do karabinów plazmowych, symulant koncentracji, spowalnia czas na krótką chwilę. Ja pierdzielę, jest, mamy slow motion. Zwiększa wytrzymałość na krótki czas. Fioletowa plazma do karabinów plazmowych drugiej generacji. Apteczka poziom drugi. Regeneruje znacznie większą... Mina laserowa, stymulant szybkości, egzekutor, służy do cichej eliminacji terminatorów atakiem z tyłu. O kurde, to te noże będzie trzeba robić. Granat puszkowy, o dużej sile rażenia, C4. No C4 na końcu, no. Nie mogłem domyślić. Co my tu jeszcze mamy? Części metalowe. No proszę. Jakieś drzwi. Otwieranie zamków. Aby otworzyć zamek, musisz odpowiednio ustawić wytrych, a następnie spróbować przekręcić zamek. Można przekręcić o 90 stopni tylko wtedy, kiedy uda ci się znaleźć odpowiedni kąt wytrycha. Pomijając bardzo łatwe zamki, bardzo łatwe zamki, większa ilość prób niszczy twój wytrych. A mogę na razie z tego wyjść? Bo chciałbym jeszcze zobaczyć, co jest w tym miejscu. O, zasoby handlowe. Tkanina. Okej, dobra, otwórzmy. Bo to jest pewnie jakaś zbrojownia. Bardzo łatwy.
Dobra, tak. Przekręć. Nie, 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 nie. O! Okej. Okay. Bethesda, szykuj się. Theon jest lepszy od ciebie. Hoo-wee. All this for us? No nie wiem, czy dla ciebie, dupku. Oh, did I startle you? Gdzieś oko zgubił. Zawsze jesteś takim dupkiem? Czego chcesz? Dobra, powiem mu to. Are you always such an asshole? You know what? Now that I think about it, I guess I am. Since we're stuck here, I figured I'll go see if anything's creeping around the corner. I hear that you're looking for the resistance, and where I'm heading, they used to have an outpost. Oh. I wouldn't mind backup while I'm out there. So what do you say? Buddies? Talk to Ryan and see if he needs anything. I'm moving out now. Let's meet at the bridge. And don't make me wait, will you? Zastanowię się. Tam widziałem M16. Biorę ją. This might come in handy. Dobra, to teraz tak. Nie wiem, jak to sobie ułożyć. To jest na dwójce. To niech będzie na jedynce, to niech będzie tutaj. Granat rurowy. Oj, to zrobi trochę damage'a dużo. Dużo apteczek. Ile mamy apteczek? 7. Zasoby handlowe. Czy będziemy mieli tu potem jakiegoś sklepikarza? Pewnie tak. Gdzieś widziałem, tu Patryk szedł. Patryk, co ty tam szukasz? Nie ma problemu, Patryk. Dobra, chodźmy pogadać z Ryanem. Zobaczmy, czegoś nie będzie potrzebował stamtąd, gdzie idziemy. Cześć, Jennifer. Hey, thanks for earlier. If it wasn't for you, I probably would have started completely freaking out. And that wouldn't have done anyone any good. Patrick's been through a lot, you know? I guess we all have. I just wish I could find something that would take his mind off all this. At least for a moment. Anyway, that's all I wanted to say. Oh! Czyli mogę znaleźć dla Patryka jakąś zabawkę. Czyli w Pasadenie jacyś żołnierze... Czyli byli w Pasadenie jacyś żołnierze ruchu oporu. Were there any resistance in Pasadena? They were stationed just outside of town since I can remember. But they moved not that long ago. We tried to convince ourselves that maybe we were safe, so they didn't need to be there anymore. But apparently we were wrong. Co się stało z twoim ojcem? What about your father? What happened to him? He protected us from a tin can. We were able to sneak out, but he had no chance. When I looked back, he was lying there, dead on the floor. I'm sorry, I don't think I'm ready for this. Dobrze, przyniosę zabawkę Patrykowi, to na pewno będzie lepiej. Gdzie tu są moje misje? Misje, powiedzmy, to nie zabawka. Jennifer martwi się o Patryka. Chłopak przychodzi trudne chwile. Powinienem poszukać czegoś, co poprawi mu humor. Udaj się do dzielnicy przemysłowej. Dobrze. I tam znajdziemy zabawkę? A to kto to? A to Laura. Why do they always have to look like spiders? O proszę, ktoś ma fobię pająkową. Arachnofobia. Co tam, Ryan? Co byś chciał? Seems the repair might take a couple days. How's it looking inside? There's a lot of supplies there. Looks like someone left them for us. Nah, seems too much of a convenience. Better keep your eyes open. Oj tak. But może ktoś tu wrócić. Supplies, we don't have much, but we keep everything useful inside this crate. You feel free to look through and pick up what you need. Listen, I know that finding resistance is your number one priority, but if you stumble upon a set of tools while you're out there, please bring them to me, okay? Okay. I must have lost mine during the escape. Good luck out there. Czyli tak, zabawka dla Patryka, dla Ryana narzędzia. O jakiej on skrzynce mówił? Co tam, Erin? Can I help you? O co chodziło z Colinem? What was that with Colin? He was supposed to take care of a package back in Pasadena. Relying on him cost me my antibiotics, my pills, and possibly that man's life. Dupek. There's nothing we can do about it now.
Co myślisz o Ryanie? What do you think about Ryan? Ryan? I heard him fumbling through that speech back in the bus. You have to excuse him. Usually Jennifer's father welcomed the new arrivals. I guess Ryan thinks he has a new role in this group. If that's the case, then we should all be worried. Historia, Erin. Potrzebujesz mojej pomocy? Do you need help with anything? No, I'm fine. I had to learn to do things by myself for quite a while, sweetie. Now, tell me, what did you really want to ask me? Jak dowiedziałeś się o linii zagłady? How did you know about the Annihilation Line? I heard the rumors, like everyone else. And then, like everyone else, I decided to ignore them. I was in the middle of operating on a little girl. When I had finished, I realized that we were surrounded. The machines killed most of us, but they decided to keep me alive. So that's how I ended up in a camp. Mm-hmm. Maybe they thought it would be worth having a doctor in there. I don't know. Co się działo w tamtych obozach? Kto jeszcze był z tobą w tych obozach? Co się działo w tamtych obozach? What happens at those camps? People get tortured, experimented on, cut to pieces. I couldn't watch at first, but I soon realized that I had to do what no one else could. I had to bear witness to the atrocities. You're actually the first person that wasn't afraid to ask. They're all scared of me, like I'm carrying some sort of disease. But they're still coming to me for medicine. Ironic, isn't it? No, mną możesz, Erin, pogadać. Będę cię traktował jak moją taką babcię. A teraz przepraszam, babciu, ale... O, skrzynka. Wymień przedmioty. Sklep! Mamy sklep! Mogę kupić. Metale, tkaniny. Dobra, to na razie nie. Nie, czekaj, może sobie kupię trochę amunicji. Średnia. Nie no, bez przesady. Ile mam kasy? 430. Kupmy jeden magazynek. Tak. Chciałbym sobie trochę dłużej postrzelać z tego. Opuść azyl. Czy chcesz opuścić teraz ten obszar? Tak, chcę. Ej, ta gra jest... Good. Dzielnica przemysłowa. Po zniszczeniu dywizji Pacific nic już nie stoi na przeszkodzie linii zagłady. Dopadła mnie Pasadenie. Ale udało mi się usiec z garstką ocalonych. Według Colina dywizja Baron stacjonowała w dzielnicy przemysłowej. Jeśli mam odszukać ruch oporu, to powinienem udać się właśnie tam. Kurde, te wstawki są trochę głośne. Koło wyboru. Może zdefiniować koło wyboru broni na ekranie ekwipunku, aby wejść, aby uzyskać dostęp, przytrzymaj Q. Okej. Okay. O. Zajebiście! Może tak, tu jeden, tu dwa, dobra. Okej. Okay. Jest okej. Okay. Chociaż nie, bo to jest średnia amunicja. A to jest mała amunicja, tak? To są te wszystkie te same. A, nie wiem. Zaraz się dowiemy, może tutaj coś znajdziemy. Musimy iść tam. Ale widzę tutaj jakieś drzwi i chcę je sprawdzić. Bo może będzie coś tu fajnego. Zapasy, na przykład. Zapasy, o proszę. Komputerek! Tu jest prąd. Tu jest stół. Zapisz... Przy komputerkach zapisujemy sobie grę. Jakie fajniutkie. Skynet zapisany. Coś tu leci. Kubka? Nie. Woda. Muszę się rozglądać za tą zabawką. Musimy lizać każdą ścianę. Nie dosłownie, ale tak no. Musimy być bardzo... Oho, mapa... Może sprawdzić lokalizację swoich misji pobocznych w głównym mapie obszaru. Właśnie o tym mówiłem. Dzięki, gro. To nie zabawka. Chcę iść tam. Dobra.
Tu jest zabawka. Tam jest ten. Out. Zbiornik plazmowy. O kurde, jak to? Nie zabiłem cię? O fuck! Nie! Okej. Okay. Zrobiło się trudno. Zrobiło się trudno. One more time. Wiem. Zabiłem. Teraz poszło mi lepiej. Coś tam zbieram, potem sobie to posprawdzam. O kurde, tam jest ten wielki, duży skurczybyk. Chyba mnie widzi. Leży. Też mam do zapisania. Stół, ammunition. Zasoby handlowe, zapisz grę. Okej. Okay. Muszę się uleczyć. Trochę dostałem. Szukajmy tej zabawki, nie? Co tam miałeś w środku? Dużo amunicji, chętnie. Zbiornik plazmowy Skynet. Czekajcie, ja w ogóle dobrze idę? Tak, dobrze idę. Narzędzia dla Ryana. Jezu, ile misji. Ja najpierw idę do niebieskich, bo... Jezu, ile tu jest rzeczy, ile tu jest do roboty rzeczy. Znaczy, ile do roboty tu jest do robienia. A co ja pierdolę? Coś... Oho. Zamknięte. Użyj wytrycha łatwy. Nie mogę. Nie mogę użyć. Kurde, potrzebna mi jest... To gdzieś tu coś słyszę. Dron zwiadowczy. O fuck. Dobra, leży. Gdzieś coś tu było. Otwórz. O proszę. O! Co to kuźwa? Słyszałem psa? Piesku? Piesku? No słyszę pieska. Halo? O kurwa. Witamy w Big Jeff. Dom wielkiej buły. Szepki burger, la 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 la. No słyszę psa. Może gdzieś na górze. Jest tu kto? O nie. Może tu? Zamknięte z drugiej strony. Co jest, kuźwa? O, tutaj. Ojej, ówczareczek malutki, piękny.
Tak, schowaj go do plecaka. Hey, fuck. Schowałem go do plecaka. To nie było do ciebie, gościu. Otwieranie zamków, umiejętność. Dobra, możemy otworzyć. Co my tu mamy? Zasoby handlowe. To jest kurwa RPG, no. Jak nic, to jest RPG. Tam zaraz pójdziemy, ale jeszcze muszę iść po narzędzia dla Ryana, które są trochę w drugą stronę, a te misje poboczne chętnie porobię. Gdzie ja tego psa schowałem? Do serio? Do plecaka? Nie udusi mi się tam? Albo nie nasika mi? No dobra, mam nadzieję, że nie. Dobra, to złaźmy stąd. Narzędzia dla Ryana są tutaj. Aktywuj. Okej, okay, o! I zadanie aktywowane. I teraz mam... I mogę tam iść. Jezu, ile rzeczy. O, tu jest zapis. Ale jak tu wejść? Uciekł. Nie moja wina. Wycofał się sam. Dobra, stoły rzemieślnicze. Amunicja małego kalibru. No ja tego małego to tak mało używam. Coś tu jeszcze mamy? Oczywiście, że mamy. Części metalowe. Chodzi ten wielki na... Trochę się go boję. O! To jest zasoby handlowe. Dobra, zapiszmy grę. Niech on sobie tam chodzi. One nie słyszą, one nie mają uszu. Na luzie, na luzie. Dobra, chodźmy do Ryana. Tam coś było zamknięte? Łatwy. Okej, okay, no to otwórzmy. Forsuj 30% szansy. Nie, to nie chcę forsować. Jezu, jak ta myszka czasem... Aaa, złamałem! Mnie trzeba wytrychy dorobić. Jak dalej pójdzie. Dobra. Chodźmy dalej. Dobra, Ryan. Gdzie są te twoje narzędzia? Tam te drony latają. 30 metrów. Kurde, pół otwarty świat. Czy pół otwarta mapa. O kurwa. Takich to może będę lepiej załatwiał z tego. Z małej broni. Gra zap... O, gra się zapisała. Tak. Ryan asked me to look for something. No i leży. Te mogę zabić tak. No, gincie! Dobra, trzeba obrażenia od broni zwiększyć w następnym poziomie. Tu jest ten.
Okej, okay, trochę amunicji. Jest zapis gry. Niż uszkodzone ściany ładunkami wybuchowymi. Uszkodzone ściany? O! O! Wybuchło. Kaniny. Co my tu mamy? Narzędzia szukamy, narzędzia. Zasoby handlowe. Narzędzi nie widzę. Zasoby handlowe. Gdzie są te narzędzia? No to tutaj. Okej. Okay. Mam iść na dół, tak? Chyba tak. Gdzieś tu powinny być może jakieś narzędzia. Narzędzia mamy. Wytrych łatwy. Kolejna misja poboczna zrobiona. Bierz wszystko. No i super, dobra, to teraz co? Przeszukaj posterunki ruchu oporu. No dobra, no to przeszukajmy. Zapiszmy gierkę. Chodźmy przeszukać. Ile mamy tych posterunków? Tu jest jeden. Dwa? A nie było więcej? No dobra, jak tylko dwa, no to dwa. No i jak wam się gra podoba? Fajna, nie? Ale dobra, przeszukamy sobie to w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że gra wam się podoba. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Terminatora. Blah!